pozdrawiam Was, Stara Halecho, witam na kanale Daniel w Dublinie. Ja dzisiaj tutaj sobie spaceruję po Seafroncie. Jest piękna pogoda, piękne fale, pięknie, wszystko piękne. To jest zawsze wszystko piękne. Natomiast tutaj ten footpad jest nowo zrobiony. W każdym razie ostatni, jak tutaj byłem, tego jeszcze nie było. Więc przechodzimy sobie tutaj. Robię zdjęcia i po prostu enjoyuję się, jak tutaj fantastycznie i pięknie. Trochę wieje, ale jest tak gorąco, że ten wiatr jest jak najbardziej wskazany. A tutaj właśnie sobie zobaczcie, jaka fajna taka zaciemniawajka na plaży postawiona. Naprawdę super miejsce. Na Seafroncie troszeczkę pada, troszeczkę wiało od wody, bardzo mocna bryza, więc wszedłem troszeczkę w wioskę. Więc tutaj mamy centrum kulturalne, bardzo modern kościół, kilka fajnych restauracji, sklepów, duży Eurospar. No i absolutnie fantastyczny foodwalk, przy którym teraz znajduje się Playa Muzeum. It's fused culture and with all the history. Boże, patrzcie, zaczynam mówić po angielsku, odbijam. Jest muzeum rzeźb wzdłuż, gdzie możemy zobaczyć fajne rzeźby i opisy od razu do tych rzeźb. Możemy też poćwiczyć na sprzętach do ćwiczeń. Możemy oczywiście cieszyć się z fantastycznego czarnego piasku, który tam jest. Jest bardzo miękki, bardzo gorący. Fantastyczne doznanie. Pamiętajcie, że na górze Fuerteventury są białe piaski, a tutaj jest czarny i w Gran Tarajal jest czarny, a Jandia znowu jest bardzo biała, więc taki fajny naprawdę ekstra dodatek. Naprawdę super miejsce na to, żeby sobie pospacerować, jak jedziecie do Morohaby, to mijacie tą miejscowość po lewej stronie i warto się tutaj zatrzymać, choćby na chwilę, żeby się przejść po tym pięknym Seafroncie i pocieszyć się fantastycznymi widokami. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. To wszystko Stara Halecho, Fuerteventury, Wysp Kanaryjskich. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam do następnego vloga.